Hello Irlandia, nasz głos na Zielonej Wyspie. Dobry wieczór, witam w Hello Irlandia Zielony Puls na antenie 103 i 2 Dublin City FM. Przed mikrofonem Kasia Forest, Marcin Jerzewski oraz Wojciech Kostka. Hello Irlandia Zielony Puls to subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń w Irlandii. W tym miesiącu wybraliśmy dla Was kilka bardzo interesujących tematów. Zaczynamy od wpadki wizerunkowej Ryanaira. Do końca marca 2018 roku linie lotnicze Ryanair będą odwoływać kilkadziesiąt lotów dziennie. Problem dotyczy również połączeń realizowanych z polskich lotnisk. Powodem zamieszania są zaległości linii w przyznawaniu urlopów pracowniczych. Bez uregulowania tej kwestii Ryanair nie miałby zezwolenia na wprowadzenie nowego kalendarza lotów. Myślę, że dyskusja na ten temat może ciągnąć się godzinami. My postaramy się to podsumować, to co się działo ostatnio, co się dzisiaj nawet jeszcze wydarzyło. Co myślicie o tej sytuacji z Ryanairem? No jedno jest pewne, fanfar nie będzie. Myślę, że będą olbrzymie opóźnienia. Nawet tak jak powiedziałaś, po prostu pewne loty będą skasowane. To, co jest najdziwniejsze w tym wszystkim, to jest to, że Ryanair przyzwyczaił nas do tego, że była to de facto linia, która szła od sukcesu do sukcesu. Zawsze była bardzo efektywna, z bardzo czytelnym przekazem marketingowym. Szybko rozszerzała swój zakres usług, lotnisk, do których latała. No i może po prostu uderzyli o tak zwany sufit możliwości, no i teraz muszą wrócić na tak zwaną wysokość przelotową, która będzie na jakiś czas maksimum możliwości Ryanaira. To, co zadziwia, to jest to, że pojawia się tyle informacji i de facto tak sprzecznych. To, co zadziwia, to to, że wydaje się, że dział public relations Ryanaira albo przysnął, albo nie bardzo wie, co robić w tej sytuacji. I wydaje się, że Michael O'Leary własnoręcznie próbuje sterować tym, co się przekazuje do mediów. No, nie zawsze najbardziej szczęśliwie. Kilka wpadek było. No i efekt jest taki, a nie inny, że najpierw ogłaszają, że 2% wszystkich lotów będzie kasowanych do października. Ludzie zostawają na lotniskach ewentualnie z wyprzedzeniem jedno-dwudniowym z informacją, że ich lot się nie odbędzie. Następnie informują, że tracą pilotów i rywale, między innymi Norwegian Air, podkupują im pilotów. Następnie Ryanair oferuje bonusy pilotom, aby, że tak powiem, zgodzili się pracować więcej i zrzekli się części swojego urlopu. Na dodatek dowiadujemy się, że to już nie tylko jest sytuacja dotycząca lotów do października, ale lotów de facto do przyszłego marca i że już się mówi o kolejnych 400 tysiącach miejscówek, które będą zlikwidowane, jeżeli chodzi o wykupione miejsca w samolotach. No to wszystko zaczyna się układać w dosyć przerażający scenariusz dla linii Ryanair, która de facto pierwszy raz w swojej historii tak zawiodła swoich klientów. No Marcin, co ty uważasz? No, myślę, że też skorzystasz przecież z Ryanaira. Latamy wszyscy regularnie. Każdy korzysta, bo chyba nie ma nikogo, kto by nie korzystał, zwłaszcza jeżeli lata do Polski, albo nawet na wakacje, gdziekolwiek. Myślę, że najgorsze, co w tym wszystkim jest w tej chwili, jest ten brak informacji. Specjalnie sobie dzisiaj zrobiłem małe ćwiczenie, przeglądałem, co się mówi na ten temat w Polsce, co gazety tam relacjonują. Z tego, co pamiętam, pierwsze informacje były, że zlikwidowano część lotów, żeby o dziwo usunąć opóźnienia. Do dzisiaj chyba nie ma informacji odnośnie pilotów, przynajmniej na polskich portalach. Za każdym razem jest co innego. Co dziwne w tym wszystkim jest fakt, że podają to wszystko na raty. Najpierw częściowo, potem kolejną rzecz podają. Wiele rzeczy się pozmieniało ostatnimi czasy. Bardziej to wygląda jak może problemy finansowe firmy, niż cokolwiek innego. Całe to zamieszanie z pilotami wydaje się jakoś chyba najmniej prawdopodobne, tak szczerze mówiąc, bo same roty na wakacje, same holidaye nie powinny wprowadzić aż tak dużego zamieszania, zwłaszcza, że tego typu rzeczy planuje się z góry co najmniej kilka miesięcy, zwłaszcza w firmach takich jak Ryanair. A tutaj nagle za każdym razem jest inna informacja, coraz więcej i więcej lotów jest opóźnionych, a wiemy również, że z ostatnimi czasy wprowadzono wiele. Dla nas może utrudnień, dla firmy to jest coś, co miało przynosić więcej pieniędzy, czyli na przykład obniżono limit bagażowy dla tych, którzy nie mieli priority pass, więc to jest wszystko po to, żeby wzmocnić cash flow, żeby wprowadzić więcej pieniędzy do firmy, więc dla mnie to bardziej wygląda jak braki finansowe. Dotychczas, ja myślę, że nie mówię tego za siebie, wszyscy wiedzieliśmy, że warunki pracy w Ryanairze są co najmniej, jak to się nazywa, peculiar, w tym sensie, że nie było stałości zatrudnienia, że piloci byli zatrudniani jako de facto firmy jednoosobowe, że załogi rozsiane po całym świecie były zmuszane do podpisywania umów na podstawie prawa irlandzkiego, pomimo tego, że pracowały te załogi z baz umiejscowionych w poszczególnych krajach. A tak prawdę mówiąc, dopóki było tanio, to taki przeciętny klient tak de facto miał w tyle, na jakich warunkach tam sobie wszyscy pracują. Natomiast ja mam takie wrażenie, że ta długofalowa
polityka traktowania swoich własnych pracowników w taki sposób też zaczyna się w jakiś tam sposób mścić. W tym sensie, że dopóki rynek lotniczy nie był na tyle konkurencyjny dla Ryanaira przynajmniej, że nie było problemu ze znalezieniem pilotów, to to się kręciło. Jednak po kryzysie finansowym, dzięki Bogu, w wielu krajach Europy gospodarka ruszyła. To spowodowało, że ludzie zaczęli znowu częściej latać, że firmy, także inne firmy, takie chociażby jak Norwegian Air, pojawiły się na rynku, które też szukają pilotów. Nie ma już takiej sytuacji, że kiedy Ryanair ogłasza, że potrzebuje pilotów, to stoją kolejki tylko dlatego, że inni nie robią rekrutacji. To powoduje, że nagle Ryanair znalazł się w sytuacji, że problem z pilotami, którzy jeszcze na dodatek zaczynają myśleć o tym, żeby się zorganizować. Różne związki zawodowe w takich krajach, na przykład jak Włochy, są bardzo zainteresowane tym, aby w końcu dorwać się do tak zwanego tyłka Ryanaira, bo przez lata ich Michael O'Reilly kopał na zasadzie, że jego nie interesują takie przeżytki jak związki zawodowe, on sobie sam zorganizuje firmę, a związku nie wpuści. Więc Michael O'Reilly swoją taktyką medialną, która przez wiele lat sprawdzała się, stworzył sobie także wielką rzeszę wrogów. I to też powoduje, że obecnie, kiedy jest ten moment jakby słabości, we wszystkich mediach widać i pojawia się negatywne informacje o Ryanairze, nie tylko dlatego, że ma teraz te chwilowe problemy, ale w ogóle dlatego, że jest kojarzony ze złym traktowaniem swoich własnych pracowników. A teraz co więcej, ty Marcin wspomniałeś o tym, że firma ostatnimi czasy zmieniała się i faktycznie zmieniała się w kierunku, który bardziej upodobnia ją do tradycyjnych linii lotniczych. Czyli można było wnieść bagaż, były miejsca, które były przydzielane. Było, jakby to powiedzieć, trochę bardziej cywilizowanie. To wszystko ale powodowało oczywiście, że firma stawała się trochę bardziej ociężała. Zarządzanie taką firmą staje się bardziej skomplikowane, ale jednocześnie firma zaczęła przyciągać coraz to większą ilość tak zwanych klienteli biznesowej, która zaczęła ją wybierać z tego powodu, że lata na czas, cenowo jest w miarę ok, jeśli chodzi o warunki lotu też się poprawiły, więc można było na nie polegać. To, co moim zdaniem teraz się dzieje, to jest to, że osoby, które wybierałyby dotychczas Ryanaira z tego powodu, że był tani, a biznes tam muszą robić, to mogą się zastanowić dwa razy, czy wybiorą, bo jak lecisz na spotkanie biznesowe, to po prostu musisz być na czas. Druga rzecz, osoby, które są już na jakimś tam etapie swojego życia, także zawodowego i mogą sobie pozwolić na różnicę 50-100 euro w bilecie, zaczynają się zastanawiać, czy powinny ryzykować kupując bilet u Ryanaira, jeżeli za chwilę się okaże, że po prostu tego może nie być. Skasowane, tak. Więc takie pytanie z mojej strony do was. Jak wy by się zareagowali, kiedy macie do wyboru bilet, który jest powiedzmy 50 euro droższy, ale w innej linii lotniczej, która no, przynajmniej na razie nie ogłasza likwidacji lotu z dnia na dzień? Ja osobiście wybierałem Ryanair z trochę innego względu. Ze względu na łatwość zakupu. Dla porównania próbowałem wielokrotnie z Aer Lingusem i to jest po prostu koszmar. Nie dość, że przez stronę się ciężko przebić, żeby zamówić ten bilet. Potem do końca nie wiesz, z jaką linią lecisz, bo często gęsto jest to zupełnie inną linią niż z Aer Lingusem. Nawet informacja, z którym lotem lecisz, do której bramki musisz iść. Z Ryanairem jest to prosto. Wchodzisz, płacisz, ewentualnie musisz zlikwidować kilka wyborów, których po prostu nie chcesz. O wiele ważniejsze jest w tej chwili właśnie to, że jest ta niepewność. Jeżeli wykupię bilet dzisiaj, czy ten lot się odbędzie. Więc wiadomo, że w tym momencie, jak będę się decydował na coś, gdzie muszę lecieć, mam wakacje albo chociażby biznesowe, no raczej pójdę z kimś innym. Sądzę, że Ryanair dużo, bardzo dużo straci, jeżeli chodzi o tą wpadkę wizerunkową. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, brak informacji. Za każdym razem jest co innego. Z tego co pamiętam, jedną z informacji było, że nie będą latali bodajże na lotnisko Chopina w Warszawie. Z tego względu, że nie mogli się dogadać, bo zostały przesunięte na inne stanowiska loty. Więc za każdym razem po prostu co innego, co innego, co innego. A gdzie jest z tym prawda? To jest inna kwestia. A ty, Gasia, co wybierasz? Jestem w takiej sytuacji, że ja lecę 9 października do Polski. Może. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, że odwołany został mój lot. Więc mam nadzieję oczywiście, że nie przydarzy mi się taka sytuacja. Niemniej jednak słyszałam, że niektórzy ludzie kupowali loty, żeby dostać odszkodowania. Jeżeli lot się nie odbędzie, można dostać odszkodowanie do 400 euro. W każdym razie myślę, że z różnych powodów dla firmy Ryanair będzie to naprawdę duże wyzwanie, żeby to wszystko odkręcić. Tu jeszcze chcę dodać takie doświadczenie osobiste, mówiąc o wyborze lotów. W związku z tym, że lecę na święta do Polski i to jest akurat taki termin, kiedy nie można sobie pozwolić na to, że lot jest odwołany. Pierwsze co zrobiłem, porównałem sobie lot. Ja muszę latać do Katowic, do Krakowa, bo tak się składa, że z tego regionu Polski pochodzę, z południa. I porównałem sobie ceny w Lufthansie i w Ryanairze. Tak się składa, że Aer Lingus już latał do Krakowa, więc nie ma większego wyboru. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że Lufthansa jest obecnie tańsza niż Ryanair. Więc też ten motyw, o którym się mówi, że to jest tania linia lotnicza, odchodzi do lamusa, przynajmniej w szczycie sezonu, a szczególnie na rynku, gdzie Ryanair de facto rozpychał się tak mocno dotychczas, że de facto go zmonopolizowało. Takim rynkiem jest Polska, jeżeli chodzi o lotniska regionalne. I to, co się teraz okazuje, to jest to, i to jest już drugi raz, kiedy będę leciał z Lufthansa, bo w zeszłym roku na święta też leciałem z Lufthansa, z tego powodu, że to nie tylko bilet jest tańszy, ale mam pewność, że jeżeli coś się stanie, to ta linia o mnie zadba. Natomiast z Ryanairem to też jest olbrzymi problem, ponieważ unikają jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do klientów, jeżeli coś się wydarzy, nie pomyśli i na przykład lot jest odwołany.
Także ja powiem uczciwie, że w tym roku lecę z Lufthansa, bez reklamowania akurat tej firmy, ale po prostu z nimi lecę, bo cenowo są atrakcyjniejsi niż Ryanair, co stawia na głowę, myślę, cały wizerunek biznesowy Ryanaira. To tyle na zakończenie, jeśli chodzi o Ryanaira. Przechodzimy do kolejnego tematu. Cenzus z 2016 roku pokazuje, że liczba osób z podwójnym obywatelstwem w Irlandii wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat o prawie 90%. Oczywiście dotyczy to też naszych rodaków mieszkających w Irlandii. Jest nas tu znacznie więcej. Jak wyglądają te dane z cenzusu? No przede wszystkim w ogóle obcokrajowców w Irlandii jest naprawdę dużo więcej. Najnowszy cenzus, czy też dane z cenzusu pokazują, że mamy ponad 500 tysięcy osób w Irlandii, które pochodzą z ponad 200 różnych krajów. Biorąc pod uwagę, że w Irlandii mamy 4,5 miliona mieszkańców, no to jest naprawdę znaczny odsetek. Co więcej, tu jest taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o obcokrajowców mieszkających w Irlandii w porównaniu z poprzednim cenzusem z 2010 roku, mamy spadek, ale tylko dlatego, że jednocześnie bardzo mocno przyrosła liczba osób z podwójnym obywatelstwem. A to wskazuje na to, że osoby, które osiedliły się w Irlandii, coraz to częściej wybierają narodowość irlandzką jako swoją drugą, ponieważ się już tak powiem zasiedziały i traktują Irlandię jako docelowe miejsce do mieszkania. I to jest bardzo ciekawe. I ja myślę, że każdy z nas ma doświadczenia z osobami, które przyjęły podwójne obywatelstwo. Jest to pytanie chyba dla wszystkich nas tutaj mieszkających, czy rozważają przyjęcie obywatelstwa irlandzkiego. Jakie są wasze doświadczenia? Ja osobiście tak. Zasadniczo już mam wypełnione papiery. Z tego względu, że do Polski nie latam, zamierzam tutaj zostać na stałe, więc z tego względu uznałem, że dlaczego by nie, zwłaszcza, że pomimo że tego, że o tym się nie mówi, obywatelstwo na pewno mi pomoże, jeżeli chodzi o różne finansowe rzeczy typu kredyty. Pamiętam, jak kiedyś prawo jazdy wymieniałem po to, żeby mieć niższe ubezpieczenie. Oficjalnie się tego nie mówiło. Miałem taką sytuację w tym roku. Dokładnie. Dostałem dwa wyliczenia z irlandzkim prawem jazdy, 300 euro taniej w stosunku do oryginalnego wyliczenia. Dokładnie. To było sumą całkiem dużą. No i w te pędy poleciałem sobie wyrobić irlandzkie prawo jazdy, także od tego ja dokładnie z tego samego względu wymieniłem i wiele innych rzeczy będzie dokładnie tak samo. Ostatnimi czasy obiegałem się o mortgage i było dokładnie to samo. Rozmawiałem prywatnie z brokerem i powiedział mi, że był wiele taniej, gdybym miał irlandzkie obywatelstwo. Oczywiście oficjalnie się tego nie będzie mówiło, ale jest różnica. Więc... Znaczy ten trend jest bardzo mocny, bo to jest ważne, żeby zaznaczyć. W stosunku do roku 2010 wzrost osób z podwójnym obywatelstwem wyniósł prawie 90%. Są olbrzymie liczby. W sumie mamy obecnie ponad 100 tysięcy osób z podwójnym obywatelstwem w Irlandii. I wiadomo, że ogólnie się mówi, o, to na pewno Brytyjczycy, bo mamy Brexit, boją się, chcą zostać też w Irlandii, chcą mieć prawa tak jak obywatel Unii Europejskiej, więc biorą. Ale liczby bardzo wyraźnie wskazują, że spośród tych 104 tysięcy osób, które mają podwójne obywatelstwo, mamy tutaj ponad 17 tysięcy tak zwanych irlandzko-amerykanów, mamy także obywateli brytyjskich, ponad 15 tysięcy, ale mamy jednocześnie ponad 9 tysięcy osób narodowości polskiej, które zdecydowały się przyjąć także obywatelstwo irlandzkie. I to jest ciekawostka, ponieważ sprawdziłem sobie dane za poprzednie lata i o ile w latach 2005-2010 to były liczby rzędu 300-400 osób rocznie, które zdecydowały się na to, aby przyjąć obywatelstwo, to od roku mniej więcej 2010 wzwyż już mówimy o liczbach rzędu 1000 i więcej co roku i to się powoli oczywiście dodaje. Musimy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że wiele osób wyjeżdża z Polski z zamiarem powrotu po 2 latach, przynajmniej tak było w moim przypadku i znam wielu Polaków, którzy wyjechali mówiąc za 2 lata, za 3 lata wracam, ale wielu z nich siedzi tutaj od 10 lat powiedzmy i dalej dokładnie, i w końcu zdają sobie sprawę, że prawdopodobnie tutaj zostaną. Więc jeżeli tutaj zostaną, to może lepiej mieć dokładnie takie same prawa jak każdy inny. Wiadomo, że jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej i nie powinniśmy być traktowani inaczej, ale jeżeli ma to nam w czymkolwiek pomóc, dlaczego nie? Jeżeli zwrócimy uwagę nawet na mortgage, coraz więcej Polaków dostaje mortgage i kupuje domy tutaj. Te osoby nie wrócą do Polski. Te osoby już zostaną tutaj. Ich dzieci będą Irlandczykami i oni sami też chcą mieć te same dokładnie prawa. To jeszcze taka ciekawostka, że o prawie 15% wzrosła ilość tak zwanych małży zmieszanych, czyli Irlandczyków lub Irlandek z osobami innej narodowości. I to też jest, myślę, bardzo ciekawe, bo wszyscy widzimy znajomych, którzy wchodzą w relacje, związki z Irlandczykami. I to też, myślę, jest dobra oznaka, bo to pokazuje, że społeczeństwo nie tylko jest wielonarodowościowe, ale także, że się integruje. Przestaliśmy się zamykać, że coraz mniej żyjemy w tym własnym sosie, a coraz więcej otwieramy się na inne narodowości, zwłaszcza irlandzkie. Co oznacza również, że poziom języka angielskiego prawdopodobnie rośnie. I że się starzejemy, szanowni państwo. A. Bardzo ładnie tu widać w tych wszystkich danych, że na przykład jeśli chodzi o wiek Polaków w Irlandii, czyli naszej diaspory, w stosunku do roku 2010, postarzyliśmy się średnio o prawie 3,6 lat. Co by sugerowało trochę inny trend, że jest mniejsza imigracja. Tak. Bo zwykle to więcej młodych osób przyjeżdżało i te osoby zaniżały ten średni
ani wiek, tak. Więc to i oznacza, już nie przyjeżdżają w takich ilościach, a ci, co się zasiedzieli, to się zasiedzieli. To też jest bardzo ciekawe. A jednocześnie dzieci, które się rodzą, często są niewykazywane, bo są traktowane jako Irlandczycy. Dokładnie. Także no, dużo się dzieje na tej naszej stosunkowo małej wyspie. Myślę, że Irlandia jest krajem, gdzie jednak z sukcesem wprowadza się tą ideę wielokulturowego społeczeństwa. Wszyscy wiemy, że są jakieś, są większe, mniejsze problemy w różnych relacjach, ale jednocześnie myślę, że Irlandia może być przykładem kraju, gdzie przebiega ten proces w sposób, może nie wzorcowy, ale bardzo dobry, no bo w końcu wszyscy tu mieszkamy, dobrze się czujemy i myślę, że jesteśmy dokładnie przykładem tego, że jest to kraj, który jakby z otwartymi rękoma przyjmuje osoby z innych krajów, czy też z innym jakby zapleczem kulturowym. Rodzi się tutaj jeszcze jedno pytanie w związku z Brexitem, do którego wracamy co chwila. Czy nie uważasz, że Brexit spowoduje większą imigrację do Irlandii, ale tym razem nie z, jeżeli chodzi o Polaków, ale nie z Polski, a z UK? Czy tu mam wielką zagwozdkę, bo z jednej strony o tym Brexicie się dużo mówi, natomiast z drugiej strony mam bardzo mało takich doświadczeń z pierwszej ręki osób, które by ewentualnie przyjechały z Wielkiej Brytanii tutaj do Irlandii mieszkać. Dosłownie spotkałem jedną osobę, która tak zrobiła. Ja wiem, Marcin, że ty też, bo przed Brexitem była nawet jeszcze, więc ty się nie zaliczasz do tej grupy, ale takich osób, które rzeczywiście przyjechały z tego powodu, znam dosłownie jedną rodzinę. Natomiast w szkole, którą nasze stowarzyszenie prowadzi, bo jak Państwo zapewne wiecie, jestem też zaangażowany w edukację polonijną, zauważyliśmy w ostatnich roku zwiększoną ilość rodzin, które wracają do Polski. Więc dopóki nie będziemy takich twardych danych dotyczących tego, co się dzieje wokół tego Brexitu, a myślę, że to ciągle jeszcze jakby w toku i to nie jest widoczne. Myślę, że w najbliższych 2-3 latach to będzie bardziej widoczne, jeśli chodzi już o dane statystyczne. Trudno, myślę, wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Ja myślę, że dopóki w Polsce też gospodarka będzie się rozwijała tak, jak się rozwija, a rozwija się dosyć dobrze i ze znalezieniem pracy, może nie super płatnej, ale pracy, nie ma większego problemu. Myślę, że część osób, która jest na tym etapie zastanawiania się, gdzie chce wrócić, jak już będzie sytuacja, że będzie musiała wybierać, to możliwe, że jednak będą wybierać jednak bardziej Polskę niż Irlandię, ale tak czy inaczej może się tak zdarzyć, że nagle zobaczymy tutaj jakby przypływ naszych rodaków z drugiej wyspy. No nie wiem, czy przy tych cenach, które są w Finlandii, to będzie, to no, będzie może być ruch, problem. Ale może być problemem, tak. Przy tych cenach oraz przy tych problemach mieszkaniowych. Związane. A, to te tematy ciągle wyskakują. Nawet no tak. Dzisiaj ogłoszono przecież, że osoby, które nie płaciły od lat mortgage w banku AIB, zaoferuje im się możliwość wynajmu tych domów z ewentualnym wykupem po 30 latach na własność. Także ciągle próbuje się coś wymyślić, żeby jakoś ten problem ruszyć i rozwiązać, ale myślę, że tym problemem jeszcze będziemy mieć kilka dobrych programów, gdzie będziemy o tym rozmawiać. Zgadza się. Poza tym jest jeszcze jedna taka rzecz. Jest nas tutaj dużo. Polacy są... 22 015. Dokładnie. Na lotnisku może więcej. And counting. Organizujemy sobie tutaj życie, no i zbliża się bardzo interesujące wydarzenie. Słuchajcie, mamy w Dublinie KSW już niedługo, bo 22 października. Co to jest KSW? To jest konfrontacja sztuk walki. I otóż będzie ta konfrontacja sztuk walki miała miejsce w Tree Arena. Bardzo to jest moim zdaniem ciekawy temat, bo przyjadą polscy zawodnicy. Zawodnicy, tak? Tak, dokładnie. Będą walczyć w klatkach i między innymi dojdzie do starcia Mariusza Pudzianowskiego z Jamesem McSweeneyem. Kibice zobaczą również niezwykle oczekiwany rewanż pomiędzy Mateuszem Gamrotem a Normanem Parkiem. Słuchajcie, szykuje nam się tutaj ważne wydarzenie polonijne. Nie wiem, czy wybieracie się? Klatce. Ty będziesz w klatce walczył, tak? Z Pudzianowskim. Ja podniosę ręce zaraz w geście poddania się, jeśli chodzi o ten sport, aczkolwiek nie wszyscy... Nie, to trzy razy musisz klepnąć. Nie wszyscy uznawają tę rywalizację za sport, ale przyjmijmy, że jest to sport. Jest znany z tego, że same widowiskowo jest prawdopodobnie bardzo ciekawy, a jest niesamowicie popularny ostatnio w Finlandii, bo przecież mają swoje własne gwiazdy. I abstrahując już od wartości sportowych, myślę, że może to być bardzo ciekawe wydarzenie, typowo integrujące Polaków i Irlandczyków. Co prawda, pewnie będziemy kibicować różnym zawodnikom, ale będziemy bawić się razem, to na pewno. Ja myślę, że to jest ciekawe przede wszystkim z tego względu, że KSW była znana z tego, że była w Polsce. To była znana, inaczej powiedzmy, była znana Polakom, nie była znana Irlandczykom. Ostatnia bodajże KSW w Polsce przyciągnęła większą widownię niż gale UFC, więc to jest jak gdyby sygnał do tego, że może czas na ekspansję poza Polskę. I moim zdaniem to jest właśnie powodem, dla którego przyszli tutaj. Pierwsza rzecz,
Ma walki w klatkach w tej chwili są bardzo, bardzo popularne w Irlandii. Przede wszystkim przez Conora McGregora. Ale to jest sposób na to, żeby przyciągnąć międzynarodową publiczność do tego. Irlandia, Irlandczycy przede wszystkim na pewno pójdą na te walki, co spowoduje, że KSW będzie bardziej popularne za granicą, nie tylko w Polsce. I myślę, że to jest ważne w tym wszystkim, ta międzynarodowa ekspansja, którą w tej chwili KSW rozpoczyna. Może się powinien zaprosić Pudzianowskiego do studia. Słuchajcie, to by była jazda. Myślę, już więcej miejsca mieć. Natomiast ja się zgadzam, że z tego punktu widzenia, że w Polsce te sporty walki są naprawdę popularne, że przyjeżdżają no de facto gwiazdy, jakkolwiek o nich by nie mówić, a i że Irlandczycy są jak najbardziej zainteresowani, to możemy mieć duże wydarzenie kulturowe, powiedzmy, tak to określmy, w Dublinie. I jestem bardzo ciekawy, jaka będzie wydarzenie, bo może być bardzo ciekawie i może być bardzo tłuszno. Ciekawe jest również to, że coraz częściej w walkach KSW biorą udział może nie wojownicy, nie bokserzy, nie judocy, jak to było wcześniej, ale coraz częściej showmeni. To obniża, moim zdaniem przynajmniej, obniża wartość widowiska, natomiast też przyciąga większą prawdopodobnie publikę spoza osób, które się interesują mieszanymi formami walki. Coraz więcej osób, które słyszało o osobach, które w życiu nie słyszało o judokach czy o Muay Thai, również ogląda KSW i to może być również, z tego względu może być to ciekawe. Kończąc ten temat, biorąc pod uwagę i tu nie ujawniając nasz wiek, to myślę, że wszyscyśmy się wychowywali na krwawym sporcie z Jean Van Damme i to myślę, w tym kierunku idąc, myślę, że ta emigracja, która tu jest w Irlandii, myślę, że może stawić się w bardzo licznej grupie na tej imprezie. Ja chciałbym zwrócić tylko jeszcze na jedną rzecz uwagę. W Irlandii ostatnimi czasy walki, zwłaszcza UFC, są niezwykle popularne. Nie tylko z powodu tego, że Conor McGregor wygrywa, ale też z powodu historii, która stoi za McGregorem. Jeszcze chyba 2 lata temu to był człowiek, który był na zasiłku. W tej chwili to jest człowiek, który walczy za olbrzymie pieniądze. Bohater narodowy niemal. To jest typowy amerykański dream, nie? Niestety nasz czas antenowy dobiega końca. Drodzy słuchacze, niestety dzisiaj to już wszystko. Zachęcamy was do zaglądania na naszą stronę facebookową Hello Irlandia. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia za miesiąc, a żegnają się z wami Kasia Forest, Marcin Jerzewski i Wojciech Kostka. Bez fanfar, Ryanair nie poleci.